Występy artystyczne dzieci, spektakle, konkursy z nagrodami i najprawdziwsi szczudlarze. Te i szereg innych atrakcji czekało na wszystkich, którzy 3 czerwca stawili się na placu przed Centrum Samorządowym w Morawicy, gdzie odbył się niezapomniany Dzień Dziecka. Wydarzenie połączone zostało z drugim jarmarkiem miejskim. Specjalną nagrodą uhonorowano także 16-tysięcznego mieszkańca miasta i gminy Morawica. Nie nudził się ten, kto skorzystał z zaproszenia władz miasta i gminy Morawica na obchody Międzynarodowego Dnia Dziecka. Specjalnie dla najmłodszych mieszkańców przygotowano wiele atrakcji. Były wspaniałe zabawy i konkursy sportowe oraz plastyczne. Nie zabrakło malowania twarzy, a w programie znalazły się także występy artystyczne grup tanecznych, wokalistek, a także dzieci przedszkolnych i szkolnych z terenu miasta i gminy Morawica. Jak co roku wylosowana została nagroda dla jednego z dzieci urodzonych w dniu obchodów Dnia Dziecka. Z okazji nadania praw miejskich nagrody powędrowały także do dzieci urodzonych w roku 2017. Na specjalnie przygotowanych kartach dzieci zbierały pieczątki uzyskane podczas udziału w oferowanych zabawach. Za te pieczątki także były wyjątkowe nagrody. Powiedzcie, jaki byłby wasz wymarzony Dzień Dziecka? A nie wiem. Dużo słońca wtedy było, żeby... Dokładnie, dużo słońca, słodyczy, prezentów. A jak oceniacie dzisiejsze wydarzenie? Dzisiejsze wydarzenie jako wielkie wydarzenie i jako bardzo fajne wydarzenie, bo na przykład moja siostra cioteczna będzie tańczyła. Ona się też tańczy i bardzo fajnie ogólnie. Dobrze, że takie coś robią jakby, żeby tak na Dzień Dziecka, fajnie bardzo. Deszcz nagród w różnego rodzaju konkursach i zabawach czekał na najmłodszych. Specjalna jednak nagroda powędrowała do 16-tysięcznego mieszkańca. Okazała się nim być 4-miesięczna Aurelia Gabriela Gruszczyńska. Było zaskoczenie? Tak, było zaskoczenie przeogromne. Duża radość, tym bardziej, że ponad 12 lat mieszkaliśmy za granicą i postanowiłam tutaj wrócić i tutaj zacząć układać sobie nowe życie razem z nią. Już i... No, szczególnie jej imię, po prostu mąż czekał na nią 5 lat, bo pierwszego synka mamy, myślał, że będzie dziewczynka i to imię czekał na nią tak długo, tym bardziej, że jej znaczenie tego imienia to jest obsypana złotem, więc po prostu niesamowite emocje. Mam nadzieję, że w przyszłości włoży jakiś wkład tutaj w rozwój miasta i gminy i będzie tutaj się rozwijać. Pełna radości i szczęścia, jest pogodna, jest naprawdę takim radosnym dzieckiem. Podczas tegorocznego Dnia Dziecka było nie tylko rodzinnie, ale też pysznie. A to za sprawą drugiego jarmarku morawickiego i pańskich gospodyń wiejskich oraz stowarzyszeń, które przygotowały wspaniałe specjały morawickiej tradycyjnej kuchni. Stoiska z potrawami i regionalnym rękodziełem przyciągały tłumy zwiedzających. Zespół ludowy Wolanecki Dębska Wola. Dzisiaj prezentowaliśmy bardzo dużo potraw. Były to paszteciki, krokieciki, jak się Marysiu nazywają te malutkie? Zraziki, ale te zraziki były pulpeciki, a zraziki to były takie coś innego, bo to było trzy były papryczki. Była zielona, była żółta, była zielona. Poszło nam od ręki. Po prostu się dzieci zachwycały. Super, naprawdę. Tak. I życzymy sobie nadal takie domki. Aha, jeszcze był kurczaczek z fileta. Tak się to nazywało fachowo. Dziękujemy bardzo. Prezentowaliśmy ciasta różnego rodzaju. Ciasteczka z jabłuszkiem, kajmaki, szarlotkę, muffinki. Co tam jeszcze było? Już mi wyszło z głowy. Różne ciasteczka dla dzieci, takie kolorowe, drożdżówka. Było wszystko smaczne, rozeszło nam się w ciągu godziny. Podczas festynu do najmłodszych popłynęły gorące życzenia. Zdrowia, dobrego wykształcenia, żeby się dobrze uczyły i żeby były szczęśliwe. Żeby się im spełniały wszystkie marzenia i żeby były zawsze wszystkie szczęśliwe. Wydarzenie stało się także doskonałą okazją do przeprowadzenia zbiórki odpadów segregowanych, za które mieszkańcy otrzymywali talony na krzewę. Trzeba przyznać, że tegoroczny Dzień Dziecka w Morawicy był wyjątkowo udany.